Hej, to przypatrzę się w kolejnym filmie z serii Pokémon Crystal. No i ostatnio zakończyłem grę właśnie tu, na tejże ścieżce, której numer już zapomniałem, ale tutaj już jest ścieżka 302, która prowadzi do miasta Azalea. Jest to kolejne de facto miasteczko, które przyjdzie nam oczywiście odwiedzić, w którym czekać będzie kolejne wyzwanie stadionu. Zerknę się na moje poksy, jak one się mają. Mają się nieźle, zapaliśmy Anona w poprzednim odcinku. No ale na razie nie będę biegał jeszcze do centrum Pokémon, reszta Pokémon ma się dobrze, więc nie widzę takiej potrzeby. O, wierzę, że są dobre Pokémony. Więc musiałbyś jakby iść się nimi w wild. W każdym razie, trenerzy muszą zdobywać odznaki, są mi naprawdę pomocne. Jako pamiątkę tego, że zdobyłeś odznakę tamtego miasta, weź to. To zwiększy siłę trawiastego, znaczy ruchu typu... No, ruchów typu trawiastego. Dostaliśmy cudowne ziarenko. Twoje doświadczenia z miasta Violet pomogą ci podczas dalszej podróży. Świetnie. Natomiast tak, dostaliśmy właśnie kolejny przedmiot, który można dać do trzymania Pokémonom, jakim jest właśnie Miracle Seed. I możemy go dać właśnie dla Chikority i to wzmocni mu siłę ataku, więc zabierzemy jagódkę, damy Miracle Seed, a jagódkę de facto możemy dać dla Spiroa, może też mu się kiedyś jakoś przyda. I ogólnie wzmacnia to o procent 20. Dobra, jesteśmy w trawie, nowej trawie i bynajmniej nowy Pokémon mnie nie napadł, jest to Happy, którego dobrze znamy i mamy. Dobra, spadamy. Idąc dalej, tu de facto jednego, a może nawet dwa nowe Pokémony można znaleźć. No i też można spotkać paru trenerów. Dobra, znowu Hopape. Z jednej strony pobiłbym się, ale z drugiej strony no może użyć syntezy. A to mogło być trochę kłopotliwe. No właśnie. No dobra, skoro już walkę zaczęliśmy, to ją dokończmy. Splash. Dobrze, że kolejna synteza, bo ta walka by się trochę przeciągnęła. Dobra, pokonaliśmy Habiba. On sobie całkiem dobre expy daje. Jeszcze. Dobra, to mamy jeszcze trenerów. Nie widziałem się tu w okolicy wcześniej. Myślisz, że jesteś dobry? No, zobaczymy. No więc, trener pierwszy w sumie, tak od, można powiedzieć, jakiegoś czasu, Albert, który jest od walki Rattata. Poziom szósty, więc w zasadzie żaden dla mnie przeciwnik, Rosalief. On przeszło dwukrotną przewagę poziomową. Ale takie rzeczy to tylko na początku, później już będzie ciężej. Tak trochę. Dobra, w każdym razie kolejnym Pokémonem będzie Zubat. Do walki z Zubatem w sumie użyję, że Spirala będzie szybciej. Wypróbuję nasz nowy może atak. W końcu Zubat poznał ten Zubat, jego Spiro poznał Fury, tak? To sprawdźmy, jak to zadziała. To też ogólnie od 2 do 5 razy niewielką siłą. Dobra, i uderzę akurat 3, bo więcej już potrzeby nie ma. Dobra, także wygraliśmy. Jesteś silny. Dokładnie, w rzeczy samej. Dobra, tu mamy kolejną w sumie trenerkę. Tak, wiem. Przepraszam, walka? Gadam teraz przez telefon, ale dobra. Załatwmy to szybko. Dobra, więc mamy teraz trenereczkę, jaką jest w sumie dobra tej trenerki Piknikowiec Liz, która wysyła z walki Nidorana Samiczkę. No właśnie, Nidorany to są kolejne w sumie nowe Pokémony typu trującego. No i jak nie trudno się domyślić, jest sami Samiczka i to jest jeden z nicznych gatunków, który wygląda zupełnie inaczej i ma zupełnie odrębne linie ewolucyjne. W zależności od płci. I to jest w sumie pierwszy Pokémon w ogóle, który miał podział na płcie. Jeszcze w pierwszej generacji. Dobra, no na razie nas tutaj Nidoran atakuje. Trochę dowala, nie powiem. Ogólnie samiczka jest mocniejsza od samca, jeśli chodzi o defensywę. Ale dobra, udało się pokonać bez większych problemów. Dobra, pokonaliśmy Leeds. Chyba znowu muszę się denerwować. Ogólnie od niej możemy wziąć numer telefonu, ale nie jest on jakoś specjalnie warty. Dobra, mamy Repella.
No dobra, skoro jestem już w trawie, to może coś popatrzymy. Może trafię w końcu nowego Poxa. I niestety nie, tylko PJ. No dobra, tego PJ'a spróbuję już rozwalić. Dostanę już expy na level i wyślemy do walki z Piro. Wow, crit. Dobra, schodzimy na HP żółte, ale to raczej nie będzie jakiś problem. Dobra, mamy 14 poziom. No dobra, no to tak, Spiral, teraz twoja kolej. Leć i załatwiaj sprawy. Dobra, to mamy kolejnego trenera. To spojrzenie, intrygujące. No tak, specjalnie spojrzałem się na trenera, żeby wyzwać go do walki. I oto jest w sumie piknikowiec, albo taki harcerzyk, Roland. No i on ma z kolei właśnie Nidora na samca. I tak jak wspomniałem, samiec jest trochę inny. Znaczy w sumie całkiem inny. Statystyka też jest inny, on ma gorszą defensywę, za to ma lepsze ofensywy. Dlatego może lepiej szybciej go załatwić. No niestety tylko 3 razy uderzy. Fury Attack. Dobra, Horny Attack. To z kolei jest dosyć mocny atak, jak przynajmniej na ten moment gry. Dobra, załatwmy go szpekiem. Dobra, i Doran też pokonany. No i wygraliśmy. To rozczarowujące. Dobra, można się przejść tutaj. Tam jest jeszcze takie molo, którym też można się przejść. Natomiast tutaj coś jeszcze jest. A najpierw dziki Pox, może w końcu nowy. Jednak nie. Dobra, Brachyta, poziom 5. Spróbuję go załatwić pekiem. Chociaż nie wiem, czy jeden cios wystarczy. Starczy. Dobra, mamy tutaj Great Balla. Great Ball jest lepszym rodzajem Pokébola, ma większe szanse, aniżeli ten Pokéball klasyczny. Trenerze. Znalazłem parę dobrych Pokémonów w trawie. Myślę, że będą dla mnie dobre. Zobaczymy. No więc, kolejny trener. Tym razem młodzik, który znalazł Pokémona w trawie, Gordon i Wooper. To jest w sumie nowy Pokémon, jest typu wodno-ziemnego. I w sumie na przyzwoitym poziomie, jak patrząc na pozostałych i na to, co w trawie żyje. Był krytyczny. No ale tutaj już w przeciwieństwie do poprzedniej generacji, jak uderzamy atakiem, który uderza więcej niż raz, no to już nie wszystkie te razy są krytyczne, tylko ten pierwszy. Bądź któryś z kolei też może być w sumie. Dobra, pek i załatwiamy Upera. Dobra, niech to. Myślałem, że będę mógł wygrać. No a niestety nie mógł. Dobra, jeszcze trochę się rozejrzymy. Kolejny dziki Pokémon. I znowu Rattata. Dobra, to pek z mojej strony. I znowu Chikorita wrzucamy do walki. Tak, mam już poziom 14. Moja skromna drużynka rośnie w siłę. Powoli trzeba by się było chyba zaopatrywać w trzeciego Pokémona, ale... No, ten trzeci to jeszcze będzie musiał chwilkę zaczekać, tak coś czuję. Dobra, natomiast tak, tu mamy jeszcze trochę trenerów. W sumie nowy rodzaj trenera. Jestem naprawdę dobry, zarówno jeżeli chodzi o łowienie, jak i Pokémony. Nie przegram z takim jakimś dzieciakiem. Nie takim jakimś, tylko przyszłym mistrzem. Dobra, w każdym bądź razie wędkarz Ralf kontra przyszły mistrz i Goldin z jego strony. To jest w sumie nowy Pokémon typu czysto wodnego, taka no według Pokédexu złota rybka, choć akurat za złoty to nie jest. Przynajmniej tutaj. Dobra, oczywiście mój Razor Leaf super efektywny na Pokémona wodnego, ale go nie załatwię, a ten pek, o kurde, to trochę zabolało. Dobra, tako. Dobra, załatwiamy Goldina. Wyglądało to na moment, przez moment niezabezpiecznie. Chyba próbowałem jakby... Nie wiem... Zbyt pochopnie podejmować decyzję. Dobra, nasza mama do nas dzwoni. Ho, jaka się masz? Znalazłam coś użytecznego w sklepie, więc kupiłam to za twoje pieniądze, wybacz.
jakby coś w twoim komputerze. Spodoba ci się. O, świetnie. Czyli nam się wydaje nasze ciężko zarobione pieniądze. Dobra, mam tutaj jeszcze kolejnych dwóch, zapewne też wątkarzy. Dobra, zobaczmy, co tam ciekawego mi. Wow! Przecież zgubiłem rybę. Albo straciłem rybę. Także, cóż, poprzeszkadzamy troszeczkę. Dobra, kolejny wędkarz Justin i ma on Magikarpa. No i to jest ten chyba, który ma same Magikarpy. Magikarp jest w sumie też kolejny nowy Pokémon, jest to taki również Pokémon rybi typu czysto wodnego. No i w sumie, co ciekawe, Magikarp na tym poziomie nie zna żadnego innego ruchu poza Splashem. Dobra, znowu tackle. No i Magikarp pokonany. W sumie niedługo będę miał też okazję go złapać. Dobra, kolejny Magikarp. I ten gostek chyba masz 4. Z czego jeden, o właśnie ten, jest na poziomie aż 15. No i Magikarp w sumie nie jest jakimś wybitnie silnym Pokemonem, natomiast można powiedzieć, że jest najsłabszym ze wszystkich, ale szybkość ma niczego sobie. Dobra, rozwój w serafie sprawy, dlatego teraz jakieś ekspy dostanę. Aż 60. Dobra, i kolejny Magikarp. Dobra, no już nie będzie Razor Leaf. Załatwmy to szybko. Dobra, i ostatni Magikarp. Czwarty. Dobrze, że na 6. Dobra, także wygrywamy kolejny meczyk. Dobra, Justin pokonany. Splash. Dobra, co mamy dalej? Kolejnego trenera. Moje Pokémony? Ha, świeżo złapane. Świeżo złowione. No to takie to raczej średnio się sprawdza. W każdym razie Henry chce się bić i jest do walki Poliwaga. Dobra, nawet ci Corita i ten Poliwag też nie będzie raczej stanowić większego problemu. Przez moment zastanawiam się, czy nie będzie szybszy, ale nie jest. Dobra, tak więc mamy poziom 15. W zasadzie to jesteśmy coraz bliżej z poziomu ewolucji. No i dobra, próbuję poznać już Poison Powder, myślę, że to na pewno będzie lepsze od Growla. Tak więc będziemy mogli zatruć przeciwników. Dobra, i kolejnym Pokémonem jest kolejny Poliwag. Dobra, to spróbujemy z Pirołem. Dobra, lejdź ptaszynko. Dobra, oj, z naszej strony Fury Attack! No i niestety, ale tylko dwa razy. O nie, hipnoza, na szczęście nie trafiona, głup. Dobra, to pek. Dobra, także wygrywamy to. Zresztą chyba jeszcze jeden wędkarz został. Spać. Dobra, także tak, szybka akcja. Stawiam sportem spiła do walki. No i dobra, idziemy dalej. A nie, nie ma już więcej terenów. Myślałem, że jeszcze będą. Dobra, jeszcze raz przespacerujemy się przez trawy, bo tu, tak jak wspomniałem, może się kryć jakiś nowy Pokémon. I bynajmniej raczej nie jest to Bellsprout. Dobra, tak z mojej strony. No i oczywiście tego Bellsprouta to załatwi o tak. Dobra, ale nie po to tu przyszedłem. Dobra, kolejny dziki box. I PJ. Fajnie było znaleźć coś nowego, w końcu. A ja wiem, że tu coś takiego jest. Choć dziwi mnie to, że póki co jeszcze tego nie spotkałem, ale znowu tylko dwa razy. Dobra, tak, no dobrze, niestety tak. Bo na tym poziomie już go pewnie znam. Dobra. Dobra, tu jeszcze kogoś mamy. Co powiesz na to? Sprzedam ci niesamowicie przepyszny i pełen wartości odżywczych ogon Slowpoke'a. Jak dla ciebie będzie tylko za 1 000 000. Chcemy go? Czemu nie?
Ach, te dzieci nie mają wcale takiej kasy. No właśnie. Więc nie kupimy z ogona Slowpoke'a. Dobra, dostaliśmy jeszcze Great Balla. No i tutaj znowu mamy centrum Pokémon, takie lekko na odludku. Tu jest wspaniałe miejsce do łowienia. Więc co powiesz, chciałbyś spróbować połowić ryby? Czemu nie? Dobrze, więc proszę bardzo. Dostaliśmy wędkę. Starą wędkę. Super. No i to wspaniała sprawa. Gdzie jest tylko woda, morze, rzeka, cokolwiek, to korzystaj z wędki. Spoko. Myślę, że skorzystamy to za moment. Natomiast na razie się podleczmy. Dobra. I teraz tak, tu jeszcze kogoś mamy. Co powinnam dać moim Pokemonowi? Może przedmiot, który zwiększy siłę ataku? No cóż. Dobra, natomiast tak, dostaliśmy w sumie nowy przedmiot, jakim jest właśnie stara wędka. Jest przedmiot przedmiotów kluczowych. Jest ciekawe, przedmioty można też tutaj oznaczyć jako sel. No i teraz, jeżeli go tak oznaczymy, no to gdy użyjemy przycisku Select, to tego przedmiotu możemy użyć bez potrzeby wychodzenia no, wchodzenia do torby. No i tu się ktoś pojawił, tak znikąd. Tak, mamy piątek, a to jest Frejda. Frejda. Jest piątek, jestem Frejda, od piątku. Miło mi cię poznać. Oto zatrute kolec dla ciebie. Czy coś takiego. Dobra, dostaliśmy przedmiot. Daj to Pokemonowi, który ma trujące ruchy. O, to bardzo dziwne. Ale bo też zszokowany może, jak te ruchy będą wzmocnione. No właśnie, i Frejda jest jedną z 7 osób, które pojawiają się w określonych dni tygodnia i dają nam tak zwane boosterki, czyli właśnie te przedmioty, które wzmacniają siłę poszczególnych ruchów, znaczy ruchów poszczególnych typów, może bardziej tak. No i właśnie poison bardzo wzmacnia ruchy typu trującego. Aczkolwiek żaden z moich Pokémonów nie ma ataków może typowych trujących. No bo ruchem trującym jest chociażby poison powder. No i dobra, teraz jak sobie wejdę Select bez potrzeby korzystania z torby, mogę sobie na przykład skorzystać z super, ze starej jeszcze wędki, jak jest super. No taka super to nie jest. No i na nią mogę złowić chociażby Magikarpia właśnie. Dokładnie, tak więc Magikarp poziom, i to nawet 10, nie ma taki niski. Dobra, Spiro, leć, pek. Może go nie wykończę. A nawet zrobiłem mu tak mniej niż powinienem. Dobra, spróbuję go złapać. Pokeball, leć! Jako, że to, że tutaj w pobliżu nie ma sklepu, a Pokeball już tak nie za wiele mam. Dobra, udało mi się złapać Magikarpa. Dobra, więc dano mi zostanie dodane do Pokédexu, także jest to Pokémon Rybi. Ten słaby, żałosny Pokémon bez problemu jakby jest w stanie przepłynąć przez rzekę o nawet silnym prądzie. Okej. Dobra, czy coś jeszcze tu złowić mogę? Obstawiam, że w tym zbiorniku wodnym to tak nie za bardzo, ale w takim, który niedługo znajdę... O! Tego się nie spodziewałem, Tentakul. Tentakul jest Pokemonem wodno-trującym z kolei i akurat tego fajnie byłoby złapać. Dobra, jak mój tek zadziała, tak w miarę. I poza Sting, no oby mnie to nie otruło. Dobra, pek i leć Pokeball. Cóż za niespodziewanka. Dobra, więc jednak w jakiegoś w miarę wodnego Pokemona można tutaj złapać. Akurat w wersji Crystal można ich trochę więcej, bo jeszcze są te poliłogi. No, ale cóż, dobra, dano Tentakulu zostanie dla naszego Pokédexu, więc jest to również taki meduzowaty Pokemon. Kiedy dryfuje tak na falach, używa swoich toksycznych macek i rządy nimi truje wszystko, czego dotknie. Okej, okay, coś jeszcze ciekawego znajdę? Te Tentakule bardzo ekspiodajne by były. No cóż, nie zawsze musi być branie. Dobra. Kolejny box. I taki już mniej ox, bo jest to Magikarp. Dobra. To sobie ucieknę może. Dobra, w sumie swoją drogą to zerkniemy, jak się ma nasze jajco. Bo właśnie je
Patrzymy, porusza się cały czas, ale jeszcze jednak trochę czasu potrzebuje. Dobra, zdobyliśmy też dwa nowe Pokémony, więc sobie zerknijmy na nie. Jest to Magikarp, właśnie Pokémon typu czystowodnego, który ma tylko Splash, no ale za to jest bardzo dobry w speedzie. Aż 22 na 10 poziomie, no i w sumie defense ma nie najgorszy. Mam jeszcze Tentakula, Pokémona wodno-trującego, znającego Poison oraz Supersonic, który może oszołomić. No i ten Pokémon jest bardzo dobry w specjalnym defensie, ale specjalne ataki speed też są całkiem spoko. No dobra, to ja sobie może podsyłam do boksu troszeczkę. Bo już nie mam miejsca w drużynie na nic nowego. Dobrze, no to tak, komp Billa i deposit. Deponujemy Anona. W sumie możemy też deponować jajko, ale wtedy jeżeli je zdeponujemy, to niestety się ono nie będzie kluło. W sensie wykluwało. A żeby wykluć jajko, no to nie wiem, czy o tym wspominałem, ale to zależy jest to po prostu od ilości kroków, jaką przejdziemy. Każdy Pokémon z różnego gatunku, no Pokémonów powiedzmy tak, potrzebuje określonej ilości kroków do wyklucia. Dlatego warto łazić i jeszcze raz łazić. Dobra, dajmy sobie jeszcze te 2-3 poksy w tej trawie, może akurat trafię to, czego tak próbowałem usilnie znaleźć. O, Ekans! No, w zasadzie to też jest nowy Pokémon, tylko na poziomie aż 4. I to jest problem, bo ja nie mam jak go osłabić. Dobra, spróbuję Chikoritą, ale nie wiem, czy się uda. Dobra, Rob. Na szczęście nie trafiony. Obawiam się, że mój Razorleaf byłby jeszcze mocniejszy niż Tackle w tym momencie. Żyj! Kurde. Kryt! Serio? Dobra. Więc przydałby się jakiś inny Pokémon jeszcze w drużynie słabszy do osłabienia takiego chociażby Ekansa. Bo rzucanie tak na pełne HP Pokébolem to średni pomysł. A Freda się pewnie akurat pojawiła dlatego, że zacząłem grę po prostu na tej ścieżce i jakby się nie zdążyła wygenerować, nim nie zmieniłem lokacji na centrum Pokémon chociażby. Ale to dobrze z jednej strony, bo Great Balla mogłem skarnąć. Dobra, idziemy jeszcze sporo te w kierunku Violet, sobie jeszcze dokupię trochę Pokeboli. Przy okazji też nabiję trochę kroków i może jeszcze raz będę miał szansę spotkać Ekansa. Chociaż akurat nie do końca o jego mi chodziło, w sumie zapomniane, że on tu występuje, bo ogólnie Ekans jest ekskluzywem dla wersji Gold. W Silverach na przykład byśmy go tu nie spotkali. No, albo nie, on jest dla Silverów chyba ekskluzywem. Dobra, w każdym razie dla jednej z tych wersji. Dobra, kolejny dziki box. I hopy! Dobra, za dziób. I idziemy dalej. No dobra, no to teraz tak. Jeszcze mamy jagódkę, którą możemy sobie zebrać. Podobno jest Cureberry. Jagódki nawet warto zbierać, z uwagi na to, że można później je skandlować, co prawda za niewielkie pieniądze, ale zawsze coś. Dobra, i Mart mnie interesował. Dobra, trzeba trochę dokupić rzeczy. Na stadionie troszkę się dorobiłem, tak więc myślę, że tak jest, jest na co najmniej dychę Pokeboli na spokojnie. Do tego nasza mamusia tam coś kupiła, ciekaw jestem, co to jest. Dobra. Ale też może jak będę w jakimś bardziej centrum Pokémon, bo tutaj i tak tego nie dojrzymy. Czy mogłem w mieście, ale mnie interesuje ruszenie się dalej. Dobra, kolejny dziki box i znowu jest to zwykły Bellsprite. Dobra, Spiral Pack i załatw to szybko. Dobra, to XP póki co idzie całkiem fajnie. Dobra, i znowu dziki box. I znowu Bellsprite. Także tak jakby Sprota, ale z problemu można zamienić za tamtego Onixa, którego w sumie właśnie pozyskałem parę odcinków temu. Bo można go złapać dosłownie tutaj w okolicy wszędzie. Dobra, mamy poziom 15. Powoli to już mam poziom dobry na następnego lidera. No tak to jest, jak się ma dwa Pokémony w drużynie. To
to idzie to naprawdę jak spinie sprawnie. Jakbym miał 3, no to wtedy już będzie trochę gorzej. Dobra, wracamy się jeszcze pod to centrum Pokémon i będziemy powoli kończyć nasz dzisiejszy odcinek. Za wiele w sumie nie przyszedłem, ale pokonałem trochę trenerów, złapałem... w sumie to chyba jednego nowego Pokémona. Znaczy nie, jednego, zapomniałem jeszcze o tych, które złapałem na wędkę. To na wędkę złapałem 2, a tu w trawie coś... coś mi się kojarzy, że chyba tak, ale pewnie nie jestem. Dobra. Rattata. Dobra, nie chcę się bić ratatą na poziomie 5. Zastanawiam się właśnie, czy mój tackle, mimo tego, że nawet nie byłby krytyczny, to wykończyłby tego ekansa na poziomie 4. Hopip. Dobra, Hopip mnie też nie interesuje. Dobra, czy będzie mi dane jeszcze spotkać jakiegoś Foxa? Dajmy ostatnią szansę grze. Jak nie złapię tutaj ekansa, to myślę, że spotkać go będę mógł jeszcze gdzieś. Chociażby w sumie po wyjściu z pewnej jaskini, którą przyjdzie nam niedługo odwiedzić, ale to myślę będzie w kolejnym odcinku. Dobra, patrzę, Baj do nas dzwoni. Jak tam idzie, to ja wait. Znalazłem kilka jagód. O, może nam je dać, a dopiero co byłem tam. Dobra, więc może między odcinkami się jeszcze wrócę kawałek, przy okazji nabiję trochę kroków dla jajka. Tymczasem, moi drodzy, w dzisiejszym filmie to będzie wszystko, tak więc nie podstawię się z wami pożegnać i zaprosić was na pozostałe filmy. Oczywiście przypomnę też, że patroni są z odcinkami do przodu i to dużo, więc jeżeli chcecie być do przodu, przy okazji wesprzeć kanał, to zachęcam. Linki znajdziecie zapewne w opisie. Tymczasem ja z wami żegnam, do usłyszenia, cześć!